tym odcinku Ismina będzie próbować oszukiwać przy siodłaniu. Proszę Państwa, to ja jestem dyrektorem i nazywam się Reksio. Tak, to on jest dyrektorem. Dziś mamy przed sobą... co tam jest? A, nic. Dziś mamy przed sobą pracowity dzień. Będziemy uczyć się siodłać konie. Proszę mnie we wszystkim słuchać. Nawet jeśli ktoś mnie tu próbuje podgryźć. Proszę Państwa, zaczynamy. Proszę przygotować siodła i konie. Mam złe przeczucia. Wyczuwam komplikacje. Ktoś się tu w nocy pojawił i będzie próbował bruździć. Końskim! Okiem! Niby nic. Niby zwyczajna stajnia. A coś tu się w nocy wydarza. Co to jest? To jest mina, co figle wycina. Jestem Ismina, co figle wycina. Cześć. Dziś wezmę sobie ciebie, rumaku. Nikt nie zauważy twojego braku. A ty w ogóle umiesz siodłać konia? To nie sztuka siodłać samemu. Idźcie do siodlarni po preparaty, ja idę po konia, widzimy się za chwilę. Lepiej tę pracę zlecić komuś innemu. Mam złe przeczucia. Ismina knuje. Podstęp bezczelny. W tym czuję. To macie? Dobrze, Wiktoria. Tylko to jest koń, a nie kotek mały, tak? Troszkę pewniejszymi ruchami. Mocno i wyraźnie. To dodatkowo poprawi kondycję jej skóry i sierści. O, właśnie. I staraj się przesuwać tutaj od jej szyi, łopatki w stronę zadu. Tak, przy zadzie ostrożnie. I też dokładnie. Tak, zacznij rozczesywać i tu jest też taki preparat ułatwiający rozczesywanie i nadający połysk. Dobrze. Proszę bardzo. Najpierw przeczesz. W razie gdyby się okazało, że gdzieś ciężko szczotka idzie, to lepiej przytrzymaj sobie włosy, tak, z jednej strony, żeby nie powyrywać je, tak? My tu do takich rzeczy polecamy produkty firmy Overhorse, bo są dobre i tyle w temacie. Pojawiła się taka Ismina u nas w stajni. Nie wiem tak naprawdę, skąd się pojawiła, kim jest, jaka jest jej rola w naszej stajni, natomiast jej obecność zaczyna nam mocno psocić. No dobra, czyścimy kopyta. Delikatnie głaszcząc ją, wjeżdżasz sobie nogą w dół do kopyta i delikatnie podciągasz nogę do góry. O tak, teraz tak. Lewą ręką trzymasz sobie mocno kopyto, prawą czyścimy całą strzałkę. Nogi staraj się zawsze trzymać z boku konia, by w momencie, w którym będzie odstawiała kopyto, żeby cię nie nadepnęła. I teraz tak, tutaj cały rowek strzałkowy czyścisz. Całą strzałkę. I
teraz idziemy po tylnią. Nogę opierasz sobie na kolano konia i wyciągasz ją lekko do tyłu. To jest najbezpieczniejsza pozycja, bo wtedy w momencie, w którym nawet koń chciałby ci wyrwać nogę, masz nad tym kontrolę. A stojąc tak blisko, koniowi będzie trudniej cię ewentualnie kopnąć. Samodzielne przygotowanie konia do jazdy jest bardzo ważne. I ze względu na relacje z koniem, i ze względu na nasze bezpieczeństwo i zdrowie naszego konia. Przy błędnym siodłaniu, przy na przykład niedoczyszczeniu konia, który jest dość częstym błędem, przy nieodpowiednio dopiętym popręgu, źle dopasowanym paskom przy ogłowiu, możemy stworzyć dyskomfort podczas jazdy zarówno koniowi, jak i jeźdźcowi. Butterfly była niedawno rozkuta, więc należy troszkę odżywić jej kopyta. One są już teraz przygotowane i gotowe do tego, abyś posmarował je specjalnym olejem. Dzięki temu będzie bardziej nawilżone. No, tylko nie tak, żeby się pomilało. Tak, całe kopyto równo smarujesz. Dobrze. Koń wyczyszczony, wypielęgnowany. Jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć siodłanie, które jest bardzo ważne. I teraz tak, zaczynamy sobie od części miękkich, czyli od na przykład żelu, futerka i czapraku. Pierwszy zakładamy żel. Tak. Żel nam służy, jak myślicie, do czego? Do amortyzacji. Pomysły? Tak, do amortyzacji, do tego, żeby koń się nie poobcierał. Jest to dość ważny element, o którym zawsze warto pamiętać. Tak, bo to potem boli na przykład. Albo plecy się otrą. Motylek układa się idealnie tutaj na górze łopatki konia. Tak? Zakładamy sobie go równo, tak żeby po lewej, prawej stronie było go tyle samo. I delikatnie nasuwamy nad kłąb. Za żelem zakładamy czaprak. Ok? Tasiemkami do przodu konia. Następnie zakładamy futerko pod siodło. Analogicznie tak jak żel. Dobra. No i teraz końcowy element, czyli zakładamy siodło. Dość wysoko podnieś siodło i powolutku opuszczamy. Ok? Dobra. No i teraz mamy po kolei pozakładane warstwy. Należałoby tymi tasiemkami, które mamy przy czapraku, zabezpieczyć, aby nam się w trakcie jazdy nie wysuwał, o tak zwane przystuły. W taki sposób, na rzepy. Tak, Wiktoria, możesz zrobić to z drugiej strony. Udało się? Tak. Dobra. No dobra, mamy założone siodło, ale to nie wystarczy. Potrzebny jest nam jeszcze popręg. Ten popręg będzie dziś pechowy. Ponieważ popręg nie był przytwierdzony do siodła, zaczynamy przypinać popręg z prawej strony konia, tak? Aby z lewej można było go mocniej dopiąć. Dobrze, Jasiek, teraz przejdź sobie z drugiej strony. Staraj się nie przechodzić tak bezpośrednio pod szyją konia, tylko zawsze większym łukiem. Dobrze, na razie zapinamy popręg bardzo delikatnie, tylko żeby siodło było stabilne na grzbiecie konia, bo jeszcze mamy do założenia ogłowie z wytokiem. Za każdym razem, kiedy mamy kontakt z koniem, wchodzimy z nim w interakcję. Tak? I od tego, w jaki sposób będziemy jakby prowadzić na przykład proces pielęgnacji czy siodłania konia, zależy nasza relacja z koniem. Możemy sobie ją albo polepszyć, albo oczywiście pogorszyć. Dobra, Wiktoria, to może teraz ty. Bierzemy ogłowie i teraz tak, musimy sobie pasek od wytoku puścić luźno w dół i wodzę wraz z pozostałym elementem przekładamy jej przez szyję. Delikatnie i powoli, żeby się nam nie spuszyła. Teraz bym prosiła Wiktoria, żebyś odpięła nam drugi karabinczyk. Ustawiasz się w ten sposób do konia. Prawą ręką przytrzymujesz sobie jej główkę. Lewym ręką na razie trzymasz sobie ogłowie. Zdejmujesz kantar. Można go sobie wziąć między kolana bądź odwiesić. Jasiek, jesteś obok, możesz pomóc Wiktorii. Odbierz proszę od niej kantar. I później Wiktoria, próbujemy założyć ogłowie. Przytrzymaj sobie butterfly głowę. Jasiek gotowy do odbioru kantara. Super. Wiktorka sobie od razu główkę przytrzymuje. Bierzemy ogłowie w drugą rękę. Te paski też troszkę weź sobie na bok, żeby jej nie weszły do buzi razem z wędzidłem. Tak? Dzisiaj uczyłam się siodłać konia. Uczyłam się siodłać konia, znaczy na butterfly. Ja już wcześniej widziałam ją w stajni, jak się przechadzałam. I myślę, że się nauczyłam siodłać tego konia. Musiałam go najpierw wyczyścić przed siodłaniem, dokładnie pod miejscu, gdzie leży siodło, popręg,
No i to są najwrażliwsze też miejsca, bo konie nie zawsze lubią pod brzuchem być czyszczone. Prawie, że jest wszystko dobrze, za wyjątkiem tego, że wisi nam wytok. I teraz tak, tą część musimy włożyć tutaj, między przednie nogi konia, przez klatkę piersiową i wpinamy popręg. Jasiek, proszę bardzo. Wiktorka, sekuruj konia. I staraj się umieścić ten pasek na środku konia, tak? Żeby nie był przekręcony na jedną ani na drugą stronę. W momencie, w którym mamy konia podkutego, bądź na treningu wiemy, że będziemy skakać, ochraniacze zawsze zakładamy na przednie, jeżeli jest taka potrzeba, na tylnie nogi. Wiktoria, chodź, pójdziemy do siodlarni po kaski, a ty, Jasiek, przez chwilę przypilnuj butterfly, proszę. Nie podciągnęliśmy na koniec popręgu, ponieważ to byłoby dość niekomfortowe dla konia stać w stajni, bo zawsze robi się to przed jazdą. I nagle koń zniknął, jak poszłam po toczek. Mądry i piękny nie musi harować. Wystarczy, że sprytnie umie czarować. Gdzie oni są? Gdzie jest koń? Wychodzę z siodlarni. Szukam mojego ucznia wraz z koniem, za którego jestem odpowiedzialna, ani jednego, ani drugiego nie ma. Nie wiem, dziewczyny, idziemy ich szukać. Może już czekają na Meli. Patrzcie, tutaj jest. Ukradła konia. Tak się nie robi. Jeszcze też ukradła. Tak się nie robi. Dobra, was. Nie zaznał jeździectwa blasku, kto nie całował piasku. Śmiejcie się na zdrowie, moje małe bączki. Jeszcze wam pokażę, co potrafią moje sprytne rączki. Mam nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy, a Ismina będzie miała mniej takich pomysłów. Sprawa jest prosta i każdy to rozumie. Ten na koniu jeździ, kto osiodłać umie.